Bardzo banalnie byłoby oczywiście odpowiedzieć, że któraś z płyt Beatlesów, dlatego tego nie uczynię, bo jest to oczywiste. Słuchałem płyty Abbey Road w studio Abbey Road, dokładnie w 50. rocznicę wydania tej płyty w systemie Dolby Atmos, więc na pewno byłby to jeden z kandydatów, ale o nim dzisiaj nie powiem. Powiem o płycie Gavina Friday'a Shack Tobacco, wyprodukowanej przez Tima Simenona, człowieka ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit. Zresztą za ten album dostał statuetkę. Płyta cudowna, pod każdym względem, świetnie brzmiąca. Uwielbiam Gavina Friday'a, jest to jeden z najbardziej niedocenionych wokalistów, moim zdaniem, w historii muzyki pop-rockowej. Chociaż wyszedł od muzyki gotyckiej i zimnej fali do zespołu Virgin Prunes. Płyta kompletna, absolutna. Utwór Caruso jest utworem, który od czasu, kiedy ta płyta się ukazała, czyli od 1995 roku, powoduje mnie ciarki. Przepiękna zdjęcia do tego wszystkiego, cała historia, piękne aranżacje, świetne brzmienia. To jest właśnie ten album. Dużo kolegów w tym cyklu opowiadało o swoich wizjach edukacji muzycznej. Ja myślę, że edukacja muzyczna, powtórzę to po raz kolejny, jest tak oczywista i powinna być traktowana na równi z każdym innym przedmiotem w szkole, bo po cóż nam pisanie, czytanie, skoro nie będziemy wrażliwi na formy sztuki. To jest połączone, bo muzyka, plastyka, literatura, film, teatr, te wszystkie rzeczy tak naprawdę powodują, że wznosimy się ponad tylko i wyłącznie istoty, które żyją po to, żeby przeżyć to życie i zniknąć. Chodzi o to, żeby pozostawić coś po sobie. Myślę, że nieśmiertelnością jest właśnie tworzenie sztuki. Każdy z artystów, których kochamy, jest nieśmiertelny i nieśmiertelny pozostanie tak długo, jak będzie się ich słuchać, oglądać, przeżywać ich twórczość. Dlatego edukacja muzyczna jest tak naprawdę startem do nieśmiertelności. Jestem dźwiękiem z limitowanej edycji.